Mateusz, ty dzisiaj wyglądasz wyjątkowo inaczej. Skąd ta zmiana? Ciało aktora to jest jego narzędzie pracy i fajnie jest do niego podchodzić w taki sposób, bo są aktorzy, którzy nigdy się nie zmieniają, zawsze wyglądają tak samo w każdej roli. Ja do tej grupy nie należę i lubię metamorfozy, nawet takie delikatne jak ta fryzura, bo to też powoduje, że zupełnie inaczej wyglądam, a to jest tak naprawdę drobna zmiana. Wymagała 3 godzin siedzenia u fryzjera i wiele osób, które mnie dzisiaj zobaczyły, patrzy na mnie z zaskoczeniem. No ale fajnie, że mogłem sobie na to pozwolić, bo często jest tak, że różne produkcje się ze sobą zazębiają i mam tak zwane kontynuacje i muszę wizerunek trzymać przez dłuższy czas. Teraz na szczęście mogłem strzelić sobie blond. Jak Magda zareagowała, gdy zobaczyła Cię w nowej odsłonie? Tak. Coś powiedziała? Nie była zachwycona, no ale czego się nie robi dla roli, a przede mną fajny projekt. Zaczynamy zdjęcia właśnie jutro do filmu Wieczór Kawalerski. Razem z Asią Opozdą będziemy tam grać parę, więc fajnie będzie znowu wrócić do tej konfiguracji, bo przed laty bardzo długo ze sobą pracowaliśmy i lubimy się, więc fajnie, że ten film przed nami.